Telewizja Republika, program Hity w sieci, Mirona Hołda. Magdalena Czapska, witam Państwa. I Oskar Szafarowicz, witam serdecznie. I jak co tydzień zapraszamy na przegląd tygodnia. Ten artykuł na Facebooku zrobił mi dzień. Na samym początku tygodnia zobaczyłam, że coś ma być niebywałe. Niestety robienie artykułów pod tak zwane clickbaity czasami przesłania rozum. Zobaczmy to. Niebywałe, jak wyglądają rodzice Wiki Gabor. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają rodzice Wiki Gabor. Zobaczmy. No wyglądają jak normalni ludzie, tak? Mają głowę, mają ręce, mają nogi, ale jest to coś niebywałego. Rzeczywiście, niesamowite. Zapiera dech w piersiach. W zeszłym tygodniu gigant dziennikarskiej opozycji zapowiedział na swoim Twitterze wielkie wydarzenie, na które z niecierpliwością czekaliśmy. Zobaczmy, cóż to czekaliśmy, takiego. Ja to nawet kupiłam popcorn. Zobaczmy. Przed chwilą nagrałem rozmowy z dwiema znakomitymi dziewczynami, Dagmarą Adamiak i Darią Brzezicką. Dwie inteligentne młode kobiety, zaangażowane w sprawy publiczne. Oby więcej takich jak one. Nie byłoby tak, jak jest. Moja rozmowa z Tomaszem Lisem już dostępna. Ogromnie się cieszę, że głos młodych w końcu zaczyna być słyszalny i zrobię co mogę, żeby dotarł jak najszerzej. Jednak nie odcięłaś od pani od pytania pana Fogla z PiS-u, który poprosił młodzież o odpowiedź na pytanie, dlaczego nienawidzicie PiS-u. Więc odpowiedziałam na to pytanie i tak naprawdę odpowiadam na podobne pytanie już od kilku lat, na podobne pytania, bo uważam, że musimy walczyć o Polskę, o ludzi, którzy są wykluczani, o ludzi, którzy są krzywdzeni, źle traktowani. Uważam, że jeżeli o to chodzi, to warto zabierać głos, warto stawać w obronie swoich wartości. I właśnie to robię. Liczba wyświetleń i efekt sondażowy wskazuje, że mógłby wskazywać, że młodymi bardzo łatwo jest manipulować. Ojej, no wydaje mi się, że na pewno młodymi ludźmi jest łatwiej manipulować w pewnych aspektach, bo po prostu no, gdzieś wiadomo, że się bierze z tego jeszcze doświadczenie, żeby rozpoznawać fałsz i tak dalej. Nie jest jakby młodzi, wiadomo, że bardziej gdzieś tam kierują się tymi emocjami, ale wszystko chodzi o to, że błędem jest, nie możemy obwiniać o to młodych, musimy obwiniać o to starszych, że nie uczymy ich, jak rozróżniać tą manipulację. Ja to mam takie wrażenie, że większość haseł rzucanych przez Dagmarę było do przewidzenia przed obejrzeniem tego materiału. Ale to ona mówi też o emocjach, jak oglądam materiały Dagmary, no to moim zdaniem wydaje mi się, że większość tych materiałów to jest właśnie gra na emocjach i rzucanie słów haseł, tak? Tak, ale jeśli chodzi o te manipulacje, no to ubrał się diabeł w ornat i ogonem nam przedzwoni. No, pani Dagmara jest znana jednak z takiego lekkiego podejścia do prawdy, tak mi się wydaje. Lekkiego. No, w pierwszym odcinku to tutaj oczywiście zachęcam Państwa do naszego pierwszego odcinka. Opowiadamy o kampanii prawdy Dagmary. My tutaj wyliczyliśmy tą prawdę, tak? Prawdy tyle, tak. Ile wiarygodności u Donalda Tuska. Tak, tak. To, więcej. To, ale faktem też jest to, że nie odniosło takiego super spektakularnego efektu, bo przez tydzień wywiad ma zaledwie 4000 wyświetleń na YouTubie. No tak, ale jakby patrzeć na subskrypcje u Tomasza Lisa, no to te 50 chyba procent. Ale co na zrzutce zarobiła pani Dagmara, to jej. No oczywiście. Zdecydowanie. A ile zarobią na nas brukselscy eurokraci i ile my stracimy? Podpowiem od razu, 300 zł miesięcznie. Przez co? Zobaczymy sami. Europarlamentarzyści PO codziennie histeryzujący o drożyźnie właśnie nałożyli na wszystkich Polaków kolejny podatek klimatyczny w wysokości 300 zł na każdego z nas. Niemowlaka, starca, niepełnosprawnego, zdrowego, chorego czy umierającego. A grabiec z PO mówi, że to dobrze. Przyjęcie horrendalnego planu Fit for 55 oznacza nie tylko klęskę gospodarczą dla Polski, ale cofnięcie się w rozwoju i konkurencyjności niemal całej Europy. To katastrofa pod każdym względem, politycznym, cywilizacyjnym, gospodarczym.
Cały ten system jest tak skonstruowany, żeby wzmocnić bardziej takie państwa jak Niemcy i Francja, czyli tak zwaną starą Unię, i wyłączyć za pomocą Fit for 55 kraje tak zwanej nowej Unii, w tym przede wszystkim Polskę, z gry. Nałożenie haraczy na polską gospodarkę, które ją wykończą. Transformacja energetyczna jest potrzebna, ale nie ogromnym kosztem społeczeństwa. Europosłowie opozycji głosowali za pakietem Fit for 55. To zdrada interesu Polski. Czy nie uważacie, że doświadczamy takiej ekokomuny? Nie, no to jest w ogóle i ograniczanie wolności, tak, i tak, tak naprawdę ograbianie Polaków na jeździe autem, na ogrzewaniu domu, na używaniu prądu. 300 zł miesięcznie każdy w plecy przez jakieś ekoideologię. Ja myślę, że Greta Thunberg powinna teraz być szczęśliwa i chyba pan Timmermans, tak? A niestety szczęśliwi byli polscy europosłowie totalnej opozycji, którzy gremialnie głosowali za tą ekokomuną. I warto przy tym wszystkim wspomnieć, że Unia Europejska to jest jakieś 7% emisji z całego świata, a tak, co z innymi właśnie, gigantami? Co na to, co Stany, co Chiny? Iść w awangardzie postępu, kosztem zwykłych obywateli, niestety nie elit brukselskich. Tylko ile my za to właśnie, my Europejczycy, ile my za to zapłacimy, to jest... Podcinamy gałąź, na której siedzimy. Coś strasznego. No ale zachodnie ideolo... Bo to są ambicje Komisji Europejskiej, tak? Że tak samo dobrze się chce zrobić, w tym tygodniu czytamy w filmach, to może ty, Magda, więcej opowiedz na ten temat? No tak, zachodnie ideolo wkuracza nam także w kulturę. No cóż mogę rzec, czarnoskórzy wikingowie, czarnoskóra Kleopatra, ach, i a w ostateczności elfów, tak. Czarnoskóra, tak. Syrena. Brzmi dziwnie? No nie dla wszystkich, zobaczmy. Lada moment aktorska wersja Małej Syrenki wejdzie do kin i na długo przed premierą wywołuje same kontrowersje. Piosenki w nowej Małej Syrence nie będą już seksistowskie. Te z oryginału fatalnie się zestarzały. Nowy serial dokumentalny Netflixa pod tytułem Królowa Kleopatra czeka na premierę, a już wzbudza kontrowersje. W inscenizacjach rolę Kleopatry odgrywa ciemnoskóra aktorka. A słyszeliście, że Netflix ma kręcić nową wersję Króla Lwa? To Netflixowe Nad Niemnem wygląda na bogato. To tak. Ja z dzieciństwa pamiętam właśnie Małą Syrenkę, moja ulubiona bajka disneyowska. Kompletnie nie widzę, żeby tam było coś seksistowskiego w tych piosenkach, no ale czytamy, że zmieniają się zachowania wśród ludzi. Jak od ciebie, Magda, słyszę, bo ty jesteś nauczycielką, to dostajesz takie laurki od swoich dzieciaków, że moim zdaniem to oni chyba nie byliby zgorszeni. Dzisiaj dostałam, tak. Natomiast cytować nie będę, bo jest to słownictwo pokroju babci Kasi. Południu, tak, więc... Tak, ale sobie zwróćcie uwagę, że poza sferą absurdu to tak naprawdę chyba jakieś wyrzuty sumienia też państw zachodnich, które teraz na siłę muszą jakby oddawać hołd tym czarnoskórym, bo coś tam jednak ich gryzie, ich własna historia, której my nie musimy się wstydzić. My się nie musimy wstydzić, natomiast co na ten temat sądzą Polacy? Przeprowadzona została sonda. Zapraszamy na Vox Populi. Ostatnio coraz częściej w rolach głównych, w takich klasycznych produkcjach i bajkach, obsadzani są czarnoskórzy aktorzy. Ostatnio na przykład w Małej Syrence, w Kleopatrze. Co sądzisz na ten temat? Uwielbiam Małą Syrenkę, akurat jestem wielką fanką, to była zawsze moja ulubiona księżniczka Disneya. I powiem wam, że uważam się za bardzo tolerancyjną osobę i pod względem rasowej. To jednak trochę mnie to zdenerwowało, bo uważam, że biali aktorzy byli źle spostrzegani, jeżeli chodzi o obsadzanie ich w takich rolach, dlatego też może nie powinno być na odwrót. Chociaż rozumiem też takie utożsamianie się tych małych dziewczynek czarnoskórych z Małą Syrenką. Rozumiem obie strony, jednak wolałabym, żeby, może źle to zależnie, ale żeby biała aktorka grała Małą Syrenkę. Nie, no jeżeli to są filmy albo seriale o tematyce fantastycznej, nie mam problemu, nawet jeżeli są to jakieś rebooty, i obsadzeni są tam aktorzy o innym kolorze skóry, to nie jest problem. Czasami trochę dziwnie ogląda się filmy historyczne, gdzie tam jednak jest brak trochę takiej spójności. Czasami kosztem no właśnie jakiegoś realizmu i wierności tych wydarzeń historycznych. To tutaj uważam, że
to jest niepotrzebne? Absolutnie nie mam nic przeciwko temu. Czy patrzą na to troszeczkę tak konserwatycznie? Konserwatywnie, dokładnie. Jako, że wcześniej mieliśmy postać syrenki w bajce animowanej, która trochę się różniła od tego, co jest teraz, to na pewno jest to troszeczkę też motyw taki marketingowy, bo zrobi rozgłos dla filmu przez kontrowersję, co jest, wydaje mi się, dosyć popularne teraz w dzisiejszych czasach, czyli marketing poprzez kontrowersję. W sumie nie widzę w tym nic złego. Chyba, że tylko w oryginale na przykład była osoba o jasnej skórze, powiedzmy tak, to nie wiem dlaczego wtedy biorą na aktorów o ciemnej skórze. Uważam, że jest to właśnie bardzo dobry pomysł, ponieważ w Polsce brakuje takiego podejścia inkluzywnego i jest to bardzo dobre podejście właśnie, że są osoby różnych ras przedstawiane w różnych produkcjach. Generalnie jak to jest fikcyjna postać, to ja nie mam z tym problemu, jak to jest postać historyczna, to już trochę gorzej. Słuchajcie, ja przez 4 lata czekałam na ekranizację książki Stephena Kinga. Pewnie Kinga każdy kojarzy z horrorami. Natomiast ja bardzo lubię czytać fantastykę. Mroczna wieża z 7 tomów się składała. No doczekałam się po 4 latach w jednym filmie, 7 tomów wsadzonych. Głównym bohaterem jest rewolwerowiec, więc ja sobie go wyobrażałam, że no będzie tak na miarę Clinta Eastwooda. Okazał się kobietą? Nie kobietą, ale okazał się właśnie czarnoskórym mężczyzną. A propos tych wszystkich absurdów, szanowni państwo, płynie do nas refleksja. Refleksja pochodzi z Egiptu, ponieważ jeśli chodzi o serial dokumentalny Netflixa dotyczący Kleopatry... No tak, bo jak wiemy, w korzenie Kleopatry były... Była białą Greczynką po prostu. Tak, była białą Greczynką. Otóż to. Natomiast prawnik z Egiptu złożył zawiadomienie, że absolutnie z tym nie zgadza i że jest to uderzenie w egipską tożsamość kulturową, historyczną. A nasza sonda, oprócz tego, że program pojawi się na naszym YouTubie, to zachęcamy do obejrzenia sondy na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych. Mnóstwo dziś postaci, które nie grzeszą nadmierną erudycją i elokwencją. Zobaczmy zatem wyniki Oscarów tygodnia z zeszłego odcinka. Zdecydowane zwycięstwo pani poseł Klaudia Chiry, która w brawurowy sposób zaprezentowała program prorodzinny Platformy Obywatelskiej. No dla mnie to jest Oscar miesiąca. Tak, zakaz prokreacji, a jak zajdzie już co do czego, no to legalna aborcja na życzenie. Tak, zobaczmy wyniki, pokażmy. Z tego co pamiętam to 54% i ponad 1000 oddanych głosów. Bardzo dziękujemy. W tym tygodniu wstrząsnął nam niestety cios w naszą polską duszę ze strony tej żółto-niebieskiej stacji telewizyjnej, która wyemitowała paskudny materiał, uderzający w Polskę, uderzający w naszą historię. Zobaczmy, proszę państwa. Polacy zawiedli po prostu. Byli tacy, którzy w czasie, kiedy getto płonęło, stali na dachach i przyglądali się. Byli tacy, którzy bawili się przy karuzeli. Byli tacy, tak jak tutaj są opisy, którzy patrzyli jak na jakieś walki plemienne. Ale pod gettem tam mnóstwo ludzi przychodziło. Niektórzy przychodzili rzeczywiście się gapić po prostu. Komentarze były najróżniejsze. A najczęściej słychać było wtedy na ulicy Warszawskiej, że Żydki się palą. Żydki się palą, Żydki się smażą, pluskwy się palą. To były te zdania, które były słyszalne. Moja propozycja to postać dynamiczna, która niegdyś ratowała afrykańskie dzieci, a dziś próbuje ratować nielegalnych migrantów, którzy z ubóstwem i biedą mają tyle wspólnego, co kampania Prawdy z Prawdą. Zobaczmy. Ludzie umierają na granicy przez... PiS, tak czy nie? Tak. Rządzący powinni siedzieć za to, jak traktują migrantów, tak czy nie? Tak. Żałuję swoich słów na temat leśników, tak czy nie? Zero. Mur z Białorusią powinien zostać rozebrany, tak czy nie? Kiedyś będzie rozebrany, tak. I ostatnie pytanie, ostatnie decyzje Parlamentu Europejskiego w sprawie Fit for 55 to ekoszaleństwo, tak czy nie? Nie. A moja propozycja to zadanie państwu pytania, czy Donald Tusk zrugał Rafała Trzaskowskiego. Zobaczmy. Która wszczęła postępowań ile? 15 postępowań. Średnio raz na miesiąc.
średnio raz na miesiąc w ciągu tego roku i 4 miesięcy. CBA wkraczało do ratusza w celu przesłuchania pracowników albo rewizji. Co miesiąc. Zachęcamy oczywiście do głosowania. Tuż po programie ankieta pojawi się na naszej społeczności na YouTubie. Zachęcamy, oddawajcie głosy. Niestety musimy kończyć. Widzimy się za tydzień. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.